Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przyszedł czas na recenzję szkła do Samsunga Gira S3, a mianowicie 3MK Premium Protection Flexible Glass. Ja o twardości teoretycznie 7H. Jak już wiecie, to szkiełko już zamontowałem jakiś czas temu na moim smartwatchu. No i chciałem się z wami podzielić właśnie moimi spostrzeżeniami na temat właśnie tego szkła, jak ono działa, wytrzymuje, no i co tak czy naprawdę jest warte zakupu, czy też nie. No jak widzicie, szkło ma 0,2 mm grubości, zwiększoną wytrzymałość, montaż bez bąbelku, bla bla bla, ale tego typu rzeczy odnośnie samego szkła, jego montażu możecie zobaczyć w moim filmie, który gdzieś pewnie tutaj zobaczycie do niego odnośnik, odnośnie montażu. A teraz przejdźmy do samego szkła. Dobra, zacznijmy od rzeczy, które tak dla mnie na dzień dobry mogę o nim powiedzieć. Szkło niestety nie jest idealnie dopasowane do obwodu, przepraszam, nie obwodu, tylko średnicy naszego zegarka. Zostaje tam mniej więcej pół milimetra z każdej strony, albo nawet i mniej. Szczerze mówiąc, na pewno nawet i mniej, możecie to zobaczyć teraz. Widać tu na przykład na dole. I niestety zbiera się tam brud, co jest dosyć uciążliwe i denerwujące, bo trzeba to po jakimś czasie wyczyścić. No ale cóż, no dobra. Może po prostu stwierdzili, żeby łatwiej montować, że zrobić je mniejsze. No szkoda, mogłoby być pasowane idealnie. Kolejna rzecz, która mnie też troszeczkę irytuje, to wykończenie tego szkła. Nie jest to idealnie wycięty okrąg, tylko jeżeli dobrze się teraz przyjrzycie, to widać po prostu takie drobne ząbki na samym końcu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, tym, że niedokładnie je wycięli. No ciężko mi to powiedzieć, dlaczego tak jest, ale są one dosyć zauważalne z bliska. Fakt, z daleka no, nie widzicie tego, ale żeby powiedzieć wam, co mi nie do końca pasuje, no to właśnie to jest kolejna ta kwestia. No i cóż dalej, kwestia no palcowania, ale to chyba jak każde szkło i tym podobne. No strasznie zbiera to nasze odciski palców, trzeba czyścić ten zegarek co jakiś czas, żeby to jakoś wyglądało. No i niestety, no jesteśmy na to skazani, ale no lepsza taka ochrona niż jej brak. Jeżeli chodzi o sam dotyk, jego responsywność po użyciu tego szkła, praktycznie no nie ma żadnych problemów z tym. Szkło działa tak, jak powinno działać. Nie ma z nim problemów żadnych. Po prostu dotyk jest dla mnie taki sam, jak był. Nie widzę w ogóle żadnej zmiany odnośnie jego jakiejś czułości, zmiany mocy. No wszystko jest tak, jak być powinno, więc tutaj jak najbardziej na plus, bo nie ma problemów właśnie z tą kwestią. Wytrzymałość tego szkła, no to może tu niestety muszę je troszeczkę wyczyścić. Powiem tak, myślałem, że szkło będzie totalnie pancerne, znaczy się, że nic nie będzie się na nim działo, nic nie będzie się niszczyć, no, że nie da się go zarysować i tak dalej, no niby twardość 7H. Ale słuchajcie, już po 2-3 miesiącach, jak dobrze się przyjrzycie, wam to złapał, o, widzicie, już widać tutaj ryskę, jakieś wyszczerbienie też w tym miejscu możecie zauważyć. No czyli dobra, chroni to ekran, bo o to chodzi. W zestawie są 3 sztuki, więc mogę jeszcze to wymienić, ale po 2 miesiącach szkło już, jak widzicie, ma po prostu uszkodzenia, więc no twardość 7H okej, jakby była lepsza, może by było bardziej wytrzymałe, ale tak na pierwszy rzut oka, no nie jest ono pancerne, można je zarysować spokojnie i można je uszkodzić, wyszczerbić, jak widzicie tutaj wewnątrz okręgu, którym odbija się światło, jest już takowa ryska, więc no nie jest ono pancerne, ale no chroni nam na pewno zegarek w taki sposób, jaki byśmy chcieli, czyli zabezpiecza przed właśnie zniszczeniem. Jestem ciekaw, co by się stało, gdybym nie miał tego szkła, czy ta ryska, która tu jest i o, teraz idealnie widać, czy te wyszczerbienia, które tu widać, jakieś takie małe, drobne odpryski, no to już jest wyczyszczone oczywiście przeze mnie, czy to jest po prostu, zostałoby to też na wyświetlaczu. No, cieszę się, że mam to, więc no nie zniszczyłem dzięki temu swojego wyświetlacza w zegarku. I co mogę powiedzieć po takich 3 praktycznie miesiącach użytkowania tego szkła? Minusy podałem, no jest trochę nie do końca dopasowane, obwód jest taki lekko ząbkowany, ale to trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć, zbierają się w tym braku idealnym dopasowania do średnicy brud, no palcuje się, ale to chyba norma, no i jest podatne na zarysowania, jak i wyszczerbienia, czyli to jest na minus. Na plus chroni ekran, no nie udało mi się dzięki temu ekranu zniszczyć.
Więc produkt jak najbardziej nadaje się do montażu, nie jest idealny, minusy żeście usłyszeli, ale raczej chyba jesteśmy skazani na tego typu rozwiązania, bo jak już wcześniej Wam pokazywałem, no Gear S3 bezel rysuje się praktycznie od patrzenia na niego, no aż ekran no na szczęście mam zabezpieczony, więc trzeba tego używać i zabezpieczać. Więc jeżeli byście chcieli, powiem Wam tak, no ideał to nie jest, ale no jest to rozwiązanie na pewno takie, że wytrzyma jakieś uderzenia, najwyżej przejmie na siebie jakieś rysy, bądź też wyszczerbi się, ale zabezpieczy Wam ekran. Więc jeżeli potrzebujecie, a na pewno potrzebujecie według mnie posiadając Gira, więc polecam zainstalować takie coś. Nie miałem jeszcze okazji przetestować tańszych produktów właśnie od 3MK odnośnie właśnie szkiełek na Gira, bo wiem, że też są folie, ale no jestem ciekaw, jak one będą się sprawować, może dla ciekawości, z którego dnia zakupię i też sprawdzę, bo to już jak widzicie szkiełko jest Marysy, więc teoretycznie nadaje się do wymiany, a myślę, że warto by było zobaczyć i porównać tańszy produkt do tego. To jest, jeżeli dobrze się nie mylę, około 50 zł za 3 sztuki, albo się mylę, ale no myślę, że warto zapłacić, mimo że no nie jest to produkt idealny, bynajmniej jak dla mnie, bo no, mankamenty pewne ma. Tyle z mojej strony odnośnie właśnie tego szkiełka Flexible Glass 3MK dla Gira S3 Frontiera i też zwykłego. Jeżeli Wam się oczywiście podoba, łapka w górę. Jeżeli subskrybujecie, to super. Jeżeli jeszcze nie, to polecam. No i tyle. Trzymajcie się. Hej.